Dziękuję panu ministrowi. Kolejne pytanie przygotowali posłowie Anna Paluch, Andrzej Adamczyk, Barbara Bartuś, Edward Czesak, Wiesław Janczyk, Adam Kwiatkowski, Piotr Naimski i Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości. Adresatem pytania jest prezes Rady Ministrów, a pytanie dotyczy planowanej sprzedaży kolejnego po PKL SA przedsiębiorstwa na Podhalu, spółki Polskie Tatry, właściciela licznych nieruchomości na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jako pierwsza pytanie zada pani posłanka Anna Paluch.